Made in Poland. Kosa się ściąga tak, podchodzisz tu, no. Weź tu kamerę. O. Musisz tak, tą ręką zobaczysz tu. Cześć Waczek. Cześć, cześć. Zdejmujemy właśnie kosę. No. Dobra. I sobie demonter. Idziesz. O. Parę słów. Idziesz z kosą. Tak jak Mateusz podpowiadał. Nie? I Waczek, rolę się... Tu jest problem. Rolę się odwróciły. Odwrócić. Mateusz. Chyba ma pan w ogóle źle, bo to musi pójść. No, no tak ma iść i teraz się mogę pokaleczyć. Jak to dobrze, że role się odwróciły. A równo nagrywaj. Dobra. Uwaga, ujęcie. Tam kontraktu, nie? No właśnie nie wiem, dlaczego to tak było tak, nie? I trzeba zabezpieczyć. Raczej. No. Może byśmy porozmawiali odnośnie pogody, tak? Bo rok temu rozmawialiśmy odnośnie pogody i przyszły deszcze. Może teraz by się udało. Rozmowa o pogodzie. Rok temu rozmowa o pogodzie wywołała deszcze. No w tej chwili nie wiem. Spróbujmy to powtórzyć. Może się uda. W tamtym roku to beczki toczyło, mówiłeś po niebie coś, tak? No toczyło, a teraz spójrz. Nic nie toczy i nic się nie zapowiada, cholera. Nic. Najbliższe dwa tygodnie bez deszczu. Jakie są twoje prognozy, Waczek? Ale żebyś nie był złym wróżką, bo kiedyś we wróżki paliło się na stosie. Brat powiedział, że 8 ma padać. 8? Ale to jest... Ale ma padać, czy ma mrzawka być? No nie wiem, nieraz mówią, że ma padać, to jest porośnie. To lepo że ciało? No znaczy, tak, mów... U nas lubi tak na Boże Ciało tam po procesie. Tak oni zawsze mówili, że jak przyjdzie Boże Ciało, to zawsze pada deszcz. Żeby no tak. Że procesja zmoknie. No to dla komuny, no to ściąga, komuniści ściągali dla specjalnie, żeby procesję popsuć. Jednym słowem musimy zaprosić komunistów. Co? Wrogów kościoła musimy zaprosić, to będzie padał deszcz. Ale Mateusz, po co ściągasz to? Bo trzeba czuby odłożyć. Ale nie. Czuby miałeś założyć, a to niech już tu będzie. Czy czuby nie będą na stałe? Nie, bo czuby to... No nie wiem. Podejście do kolejne podejście do tematu pogody. Nie, ale pogoda jest tragiczna, no bo to w maju wpadło ile deszczu? No co, 10 litrów więcej nie spadło. Nawet nie spadło. Jeden deszcz był, tak? No jeden taki był dosyć na 15 na dość. Konkretny drugi to był taki, tak, ja wiem, no minimalnie, no to 10 litrów to wszystko, więcej nie spadło. Ale już rośliny to odczuwają? No pewnie, no to wystarczy wyjechać na pole, no to zobacz, wszędzie wszystko żywcem usycha. Ale... To znaczy... Noce są takie z silnymi rosami, nie? No to trochę ratuje, ale no to jest takie, wiesz, tylko podratowanie tak naprawdę, nie? Miejmy nadzieję, że coś się zmieni i tak gdzieś tu w tym czerwcu chociaż troszkę przepada w ciągu tygodnia, czyli już, no może coś się zmieni. Mówią tak o 8, tak? No nie wiem, wiesz, w tej chwili mamy tak, wiatr i słońce i tak codziennie, no to taka lipa jest, nie? No to jest, dużo szczęścia jest to, że są stosunkowo niskie temperatury, nie? Bo mamy temperatury do 20 stopni, w nocy jest około 10, no to... To jest takie, no to jest to, tak naprawdę ratuje, bo gdyby przyszły upały i wiatry po 30 stopni, po 30-35 stopni to by usłyszyło wszystko żywcem, na pniu. A to troszkę podratowuje, że jest ten, że jest te zimne, zimne noce i zimne dosyć dnie, bo nie ma temperatur takich świetnych. No nie, w tej chwili jest bardzo zimno. No najprawdopodobniej lipiec będzie deszczowy tak jak co roku u nas. Przyjdą burze i przyjdą deszcze wtedy, kiedy ich już nie będzie trzeba. No to najczęściej tak jest, nie? No niestety ta pogoda tak... Tamten rok mieliśmy tak dosyć fajnie przekropny, no ten... Na razie no to praktycznie od 20 kwietnia... Gdzieś tak. Dobra 40 dni. Przez 40 dni to jest gdzieś maksymalnie 10 litrów deszczu. Tak? Więcej nie ma chyba. No. Dobrze mamy szczęście, że ten bobik jest głęboko posiany, no bo on teraz na tej głębokości dużo zyska, nie? Mhm. Rośliny głęboko posiane, dużo zyskają. Czyli bobik się nie boi suszy tak bardzo? Też się boi. Wszystko się boi, ale jest... Ale mniej jak łubiny na przykład się na 2 cm. Słuchaj, na pewno... No, łubin prędzej zetnie. Przez to, że był głęboko posiany, to dobrze powschodził. A już jak powschodził, no to on jakoś się ratuje, bo on był posiany na dziś na 80 cm, no to tam jeszcze jakaś wilgoć jest. I teraz jak korzeń puścił, myślę, że tyle co jest do góry, tyle jest na dół. Jeśli dzisiaj ma 30 cm, to ma 30 cm na dół korzenia. Powiedzmy, czyli 30-40, no to może gdzieś tam jeszcze jakąś wilgoć łapie. Na no pewno tak. Jest więcej wilgoci na głębokości 30 cm niż na głębokości 10. Zgadza 10 się. Jest przeskuszone, nie? Dlatego rośliny o zimę wytrzymują, no i rośliny głęboko posiane. A te wszystkie, które mają płytki system korzeniowy, to na pewno bardzo cierpią. Na przykład drugi raz posiany owiec. No nie wiem, jak ten Tomka owiec tam drugi raz. No na razie jakoś to rośnie, nie? Ale to wiesz.
No wszystko się męczy, nie? To żyje, bo żyje, ale się męczy. Jeszcze, wiesz, jeszcze owiec nie idzie w chłost, to on jeszcze sobie tylko taka trawka stoi, nie? Ale jak on będzie chciał rosnąć, to wtedy będzie potrzebował energii, wtedy, nie? Wtedy będzie gorzej. Dobra, idziemy spawać. Przyła, no próbuj. To jest pierwsze odpalenie? Po remoncie. Daj gazu! Cały gaz daj! A to można bez osłony tej odpalać? Można. Tu olej, no, olejem jest. Zobaczymy, jak będą się odpalać. Poczekaj. To jest powietrznik? Próbujemy trochę powietrzyć, no. A tu nie ma pompki? Pompka jest z tamtej strony, czekaj. Musimy być, no pęknięcy to są paskudne do powietrzenia. To może odkręcić bardziej? Ludki są luźne. Nie, nie odkręcę. Właśnie nie wiem, czy na tym jest odpowietrznik, to ona jest przelewowa taka. Próbuj palić. Czy to odkręcono śrubą? Poczekaj, bo tu pryska ropą na tym tym. Bardzo dobrze. Tak ma być? Tak, musi odpowiedzieć. Okej. Okay. Myślałem, że to no, to tak chyba nie jest odpowiedzi tak naprawdę. Ty, nic się nie odpowiedział. Ale tylko z dwóch psikało. To dobrze. Ale są cztery odkręcone? Czekaj, ty dokręcimy, dwie. Tu psikała i ta. Tak, zapali na dwóch? Tak, na trzech. A czwarta nie próbuj dobra. Palić. Tak, bo musi wrócić. Dobra! Tak! O, widzisz, jak ładnie posmarowało od razu ten dźwigiennik. Że kolej ładnie poszedł. Bo jeszcze raz przeregulujemy, wiesz. A skąd ten olej wyleciał? No bo tu idzie ciśnienie oleju tu, tą brudką, nie? Aha. Do dźwigienek. I cały silnik jest od góry smarowany. Odpal jeszcze raz. Dobra, jedź. Niech... Nie, no chcesz nie, zobaczyć, bo... jak to ładnie chodzi? No co to za atrakcja? To by musiała być szklana, żeby ją założyć. Co? A tak widzisz, jak ładnie pracuje. A tak, idź, jak, odpal. To jeszcze raz. Jak jest smarowanie, czekaj, widać, jak to no. pracuje. Weź, idź, odpal. Cała atrakcja jest. Nagramy. Wody nie ma, ten silnik to leciutko tylko. Zapal i zgaś. Płynu nie ma, to wiesz. Ale odpalony, dobra. Ładnie gada, nie? Bardzo ładnie. Zobaczymy, ludy trzeba od nowa przeregulować, wiesz? Bo one niech on chwilę pochodzi. A, się ułożyło inaczej. I się wszystko ułoży, tak, bo to... Popychacze. Nie wiem, sprawdzimy tu przypadkiem gdzieś, wiesz. Niby są okej, ale lepiej niech chwilę pochodzi. A to trzeba zalać go wtedy.